Sławomir Paszko, ISP rozwiązania AI w ruchu. Witam Cię serdecznie w kolejnym poradniku, gdzie pokażę Ci, jak można poprawić już raz pobrane wyniki, czy zmienić w nich relacje i przeklasyfikować dane, lub też jak wygenerować raport. Zapraszam do oglądania. Otwarłem teraz przykład numer 2, gdzie mam pojazdy na autostradzie. Jest to przykład, który skonfigurowaliśmy, wysłaliśmy w chmurę, odebraliśmy wyniki. Teraz chciałbym zmienić coś w tych wynikach. Pierwsze, co mogę zrobić, to mogę zobaczyć wszystkie trajektorie pojazdów, jak one się tutaj poruszają. Wchodzę do zakładki Widok i wybieram rysowanie mapy relacji. A w tym momencie widzimy taki oto widok. Wszystkie relacje jadących pojazdów, wszystkie ich ślady właściwie, są widoczne. Widzę niebieskie ślady tych, które jechały w relacji L i białe, które nie zostały, które jechały w relacji P i w tym przykładzie są nieliczone. Taka sytuacja, gdy widzisz w relacji P, że ta trajektoria bardzo tak, jak to powiedzieć, odchyla się na koniec, mogą świadczyć o tym, że tam już jest ciężko śledzić w tym obszarze jest ciężko śledzić systemowi te pojazdy, być może dlatego, że właśnie barierka i inne pojazdy nadjeżdżające je zasłaniają. Ok, ale relacja P mnie nie interesuje. Chciałbym rozgraniczyć te dwa pasy. Chciałbym spróbować zgrupować tą część jako L1, a tą na przykład jako L2. Jak mogę to zrobić? Wyłączę tą mapę, tak. Przejdę do projektowania i relacji. Zacznę od tego, że usunę relację L. OK, została usunięta. Teraz narysuję sobie relację L1. O, tak. I narysuję drugą relację, nazwę ją L2. Rysuję tu, tu i tu. Zapisuję konfigurację. Przechodzę do zakładki Wyniki i naciskam przycisk Reklasyfikuj. Potwierdzam. I teraz program przeliczył te wyniki, które posiadam na komputerze, bez wysyłki w chmurę, bez dodatkowych kosztów, po prostu zmienił ich klasy. Otwarłem ten przykład ponownie. Zobaczmy teraz mapę relacji. OK. W mapie relacji widzimy trzy kolory tym razem. Biały, nieliczone P, L1 i L2 pomarańczowy, L1 niebieskie. Widzę, że część pojazdów jadących na L1 dalej wpada do relacji L2. Wynika to z tego, że są one bardzo blisko siebie, a pojazdy duże, czyli ciężarówki, czyli naczepy, mają jakby środek, wizualny środek tego pojazdu jest wyżej i mogą wpaść do innej relacji. Ok, te wyniki jeszcze mnie nie satysfakcjonują. Spróbuję tym razem poprawić je w inny sposób. Użyję do tego przekrojów. Zaznaczę jeden przekrój dla pojazdów jadących na L1 i drugi przekrój dla pojazdów jadących na L2. Ponieważ widzę te trajektorie, mogę się tym zasugerować i tak wyznaczyć te przekroje. OK, usuwam poprzedni przekrój. Rysuję przekrój numer 1. Wybieram go mniej więcej tak. I rysuję przekrój numer 2 w taki sposób. Dodatkowo chciałbym zmienić kategorię pojazdów, ponieważ te wyniki może potrzebne mi są dla pomiarów zagranicznych, więc wybiorę kategorię DE6 niemiecką. Wyniki reklasyfikuj. OK, otwarłem jeszcze raz tą lokację, ten katalog. Widzę dalej ten sam rysunek, ale przeszedłem też do zakładki przekroje, widok przekroje. Dalej przypisywanie do relacji jest takie same, ale przypisywanie do przekrojów działa lepiej. Jeżeli wyłączę przekrój B, to widzę tylko pojazdy poruszające się na pasie A. A jeśli wyłączę A i włączę B, widzę tylko pas B, czyli dla filtrowania tylko
pasów na drodze szybkiego ruchu, taka filtracja na bazie przekrojów jest lepsza. Chciałbym teraz wygenerować arkusz, który będzie miał kategorie A i B. Jak to zrobić? Jeszcze raz. Przeszedłem do projektowania, zmieniłem główną kategorię na cross-section, domyślnie było relacja, relation, zapisałem konfigurację. Teraz wracam do wyniki i raportuję arkusz. OK, nowe wygenerowane wyniki pojawiły się w katalogu wynikowym, gdzie mamy wszystkie wykresy, mamy plik report MD, w którym mamy tekstowy opis tego punktu i wszystkie dane i mamy arkusz wynikowy. Otwieram arkusz. Jak widzisz, otwarłem arkusz i mam tu kategorię DE6, takie jakie wybrałem. Pierwsza strona arkusza to jest przekrój A, czyli to co wybraliśmy. I druga strona arkusza to przekrój B. Dziękuję Ci za uwagę. W tym filmie zobaczyłeś, jak zmienić relację i przeklasyfikować plik. Zobaczyłeś, jak dorysować przekroje i przeklasyfikować plik. I wreszcie zobaczyłeś, jak zmienić klasyfikację pojazdów i wygenerować nowe arkusze zgodnie z przekrojami. Mam nadzieję, że ta wiedza jest dla Ciebie pomocna. Do zobaczenia w kolejnym poradniku.